Kobra przylądkowa to gatunek węża z rodziny zdradnicowaty. Występuje wyłącznie w południowej Afryce. Jest to kobra średniej wielkości, gdzie dorosłe osobniki mierzą od 1,20 m do 180 cm. W niewoli żyją do 20 lat. Ze względu na swój kolor nazywana również kobrą żółtą lub brązową. W porównaniu do innych jadowitych węży, kobra przylądkowa nie jest agresywna i unika konfrontacji. Jej jad jest równie toksyczny jak u mamby czarnej. Jest najbardziej jadowitą kobrą zamieszkującą tereny Afryki. Odpowiedzialna jest za większość zgonów spowodowanych przez węże w krajach południowej Afryki. Zgon następuje od 1 do 10 godzin po ugryzieniu. Ofiary umierają z powodu niewydolności oddechowej wywołanej paraliżem dróg oddechowych. Maksymalna dawka jadu wstrzykiwana przez węża jest w stanie uśmiercić 9 osób. Kobra indyjska, zwana również okularnikiem indyjskim, zamieszkuje Pakistan, Indie, Sri Lankę, Bangladesz, Nepal i prawdopodobnie wschodni Afganistan. Ciało ma brązowawo-żółtawy kolor, czasem z poprzecznymi pasami. Głowa jest mała, a za nią, z tyłu, znajduje się bardzo charakterystyczny płaszcz z ornamentem przypominającym okulary, od którego wąż przyjął nazwę. Jad zawiera neurotoksyny porażające funkcje oddechowe. Gąszony człowiek umiera w ciągu kilku godzin. W samych Indiach każdego roku z około 300 tysięcy pokąsanych ludzi umiera kilkanaście tysięcy. To jedyny jadowity wąż w Indiach, z którym wiążą się niezwykłe legendy, baśnie, a nawet został uznany tam za świętość. Maksymalna dawka jadu wstrzykiwana przez węża jest w stanie uśmiercić 10 osób. Kobra królewska jest największym jadowitym wężem świata. Osiąga prawie 6 metrów długości, waży do 9 kg. Kobra królewska ma głowę szeroką i spłaszczoną. Szyja jej wyposażona jest w kaptur, który może się rozszerzyć, gdy zwierzę jest zaniepokojone. Barwa ciała jest różnorodna, od żółtej, zielonej, przez brązową aż do czarnej. Świetnie pływa i wspina się po drzewach. Stosownie do rozmiarów wytwarza dużą ilość silnego jadu, typowego dla kobry. Żywi się przeważnie wężami. Potrafi zjeść nawet węże własnego gatunku, ale je także inne zwierzęta, jak szczury czy myszy. Jad wydzielany jest przez parzyste gruczoły znajdujące się po bokach głowy. Wstrzykiwanie jadu do ciała ofiary odbywa się poprzez skurcz mięśni otaczający gruczoły. Kobra nie zawsze używa jadu, jest dla niej bardzo cenny. Czasami więc, kąsając, nie aplikuje trucizny. Maksymalna dawka jadu wstrzykiwana przez węża jest w stanie uśmiercić 11 osób. Żmija łańcuszkowa, zwana również daboją, żyje w południowo-wschodniej Azji, na subkontynencie indyjskim, na Półwyspie Indochińskim, w południowych Chinach i na Tajwanie. Wielkość węża jest zróżnicowana regionalnie. Są relatywnie małe, o przeciętnej długości około 90 cm do maksymalnie 1,5 metra. Daboja łańcuszkowa jest aktywna głównie nocą, szczególnie zaraz po zachodzie słońca. Jednakże przy zimnej pogodzie ich aktywność przypada także za dnia. Żyje przeważnie na ziemi. Chowa się w zaroślach i wysokiej trawie, dobrze się kamuflując. Z powodu ich bardzo efektywnego jadu i częstego pojawiania się w miejscach zamieszkanych przez ludzi, żmija ta jest uważana za najniebezpieczniejszego węża Azji Południowej. Przypisywanych jej jest około 900 przypadków śmiertelnych rocznie. Maksymalna dawka jadu wstrzykiwana przez węża jest w stanie uśmiercić 22 osoby. Mamba czarna zamieszkuje środkową i południową Afrykę. Jest największym jadowitym wężem w Afryce, o długości przekraczającej 2,5 metra, ale dochodzącej niekiedy do ponad 4,5. Nazwa gatunkowa węża pochodzi od czarnej barwy wnętrza pyska. Rzeczywisty kolor węża jest zróżnicowany, od oliwkowego, przez brązowy, po lśniąco-czarne. Jest to jeden z najszybszych węży na świecie, zdolny poruszać się z szybkością do 20 km na godzinę. Wielu naukowców nazywa mambę czarną najbardziej agresywnym wężem świata, mającym tendencję do atakowania ludzi bez powodu. Dodajmy, że jest wyposażona w wyjątkowo silny jad, który jest w stanie zabić człowieka w ciągu godziny. Śmierć następuje wskutek uduszenia. Potrafi nacierać z pełną prędkością w kierunku człowieka, z otwartą czarną paszczą w celu przepłoszenia go. Maksymalna dawka jadu wstrzykiwana przez węża jest w stanie uśmiercić 33 osoby. Kobra środkowoazjatycka występuje na terenach od Morza Kaspijskiego aż po północne Indie, znana również jako kobra kaspijska lub rosyjska. Ten gatunek mierzy średnio 1 metr i rzadko osiąga długości powyżej 1,5 metra. Młode osobniki są blade, o wyblakłym wyglądzie. Wchodząc w dorosłość zmieniają swój kolor na czekoladowo-brązowy, czasami żółtawy. Spotykana często na terenach suchych, skalistych. Jest to wąż ogólnie agresywny, o złym temperamencie. Gdy zostanie sprowokowany, syka i kołysząc się z boku na bok, uderza kilkakrotnie.
jako jedna z dwóch kobr azjatyckich, nie potrafi pluć jadem. Wspomniany jad zawiera nukleazy, powodujące uszkodzenie tkanki w miejscu ukąszenia. Maksymalna dawka jadu wstrzykiwana przez węża jest w stanie uśmiercić 42 osoby. Tajpan australijski, zwany również tajpanem nadbrzeżnym, występuje w Nowej Gwinei, Indonezji oraz, jak jego nazwa wskazuje, w Australii. Osiąga długość ciała od 1,80 m do 2,5 m, co czyni go najdłuższym wężem Australii. Barwa ciała brązowa. To zwierzę płochliwe, szybkie i w razie zagrożenia bardzo agresywne. W środowisku dzikim przybrzeżne tajpany odżywiają się jedynie ciepłokrwistą zwierzyną, to znaczy ssakami takimi jak myszy, szczury i ptaki. Czasami również płazami bezogonowymi. Dzięki lekkiemu ciału tajpan atakuje tak szybko, że osoba może zostać ugryziona kilka razy, zanim uświadomi sobie, że w pobliżu jest wąż. Ukąszenia tajpanów są śmiertelne, ale dzięki powszechnemu stosowaniu surowic do wypadków śmiertelnych dochodzi bardzo rzadko. Ma jedne z najdłuższych zębów jadowitych wśród węży Australii. Maksymalna dawka jadu wstrzykiwana przez węża jest w stanie uśmiercić 56 osób. Pseudonaya textilis nie ma polskiej nazwy, ale w języku angielskim i niemieckim nazywana jest brązowym wężem wschodnim. Zamieszkuje wschodnie rejony Australii, od terenów pustynnych do wybrzeża. Występuje na bardzo szerokiej gamie siedlisk, głównie na otwartych łąkach, pastwiskach i lasach. Gatunek żywi się niewielkimi gryzoniami, szczurami i myszami, co powoduje, że często można go spotkać na terenach rolniczych. Jest odpowiedzialny za większość zgonów spowodowanych ukąszeniem węża w Australii. Jad zawiera silne neurotoksyny i prokoagulanty powodujące paraliż oraz wady krzepnięcia krwi. Jad, którego używa ten gad, należy do najsilniejszych toksyn w przyrodzie. Jego ukąszenia są jednak zazwyczaj suche, pozbawione zabójczego jadu. Maksymalna dawka jadu wstrzykiwana przez węża jest w stanie uśmiercić 58 osób. Kobra czarno-biała zamieszkuje lasy równikowe środkowej Afryki. Z pozoru nie różni się niczym od pozostałych kobr. Tak jak one, ma charakterystyczne, stosunkowo duże i jakby lekko odstające łuski okrywające głowę. Może rozciągnąć mięśnie szyi i stworzyć z fałdów skóry swoisty kołnierz. Kobra czarno-biała ma gruczoły jadowe, wyposażone w jad typowy dla pozostałych afrykańskich kobr. Dopiero zęby jadowe stanowią swoisty wyróżnik tego jadowitego węża. Posiadają one maleńki otworek, znajdujący się na przedniej płaszczyźnie u góry. Służy on do wyrzucania jadu na odległość. Taki otworek znajduje się w każdym z zębów jadowych. Wydychając gwałtownie powietrze, kobra wystrzeliwuje cienki strumień mieszaniny jadu i powietrza, precyzyjnie nakierowany, który może przelecieć w powietrzu nawet 4 metry. Maksymalna dawka jadu wstrzykiwana przez węża jest w stanie uśmiercić 65 osób. Najgroźniejszy wąż świata żyje w Australii. Jest to tajpan pustynny, który swoją sławą przewyższa nawet kobrę. Jest nazywany mordercą, bo spotkanie z nim może skończyć się dla człowieka śmiercią. Tajpan pustynny ma brązowy kolor, czasem z odcieniami zieleni, czasem czerwieni. Jego ubarwienie zmienia się zależnie od pory roku. Jak sama nazwa wskazuje, tajpan pustynny zamieszkuje pustynię, a dokładnie pustynne i niezamieszkałe rejony Australii. Nie jest agresywny, a atakuje tylko w ostateczności. Dużo częściej posiłkuje się ucieczką. Niełatwo go więc spotkać, a i trudno wyobrazić sobie powód, dlaczego ktoś w ogóle chciałby go poszukiwać. Co ciekawe, jego sława nie wynika z liczby ofiar, które ma na swoim koncie, a jedynie z siły potencjalnego zagrożenia. Tajpan pustynny wytwarza jad, który prowadzi do zgonu w bardzo szybkim tempie, nawet kilkudziesięciu minut. Maksymalna dawka jadu wstrzykiwana przez węża jest w stanie uśmiercić 289 osób.